widzimy coraz więcej menadżerów czy coraz więcej zarządów, które potrafią dostrzec tą potrzebę w zakresie opisania sobie bardzo dobrze tego całego obszaru danych, bo wiedzą, że może nie za miesiąc, może nie za pół roku, ale za rok, za dwa lata sprawne zarządzanie danymi spowoduje, że te organizacje mogą zyskać przewagę konkurencyjną na swoim rynku. Uważamy, że w dużych instytucjach niezbędne jest uregulowanie stosunków między business intelligence a użytkownikami. I nie chodzi tutaj o uregulowanie formalne w sensie miliona regulacji i biurokracji, tylko o zdroworozsądkowe wyznaczenie zasad. Chmura w Polsce to nie tylko są kwestie technologii, to nie jest tylko kwestia tego, do czego moglibyśmy tej chmury użyć, jakie kolejne narzędzia mogły być w praktyce naszej organizacji użyte, ale również jakie są wymagania, które na nas nakłada prawo, jakie nakładają na nas regulatorzy, jakie warunki powinniśmy spełnić, żeby prawidłowo wykorzystywać dane, chronić dane, używać danych dla korzyści, które oczywiście takie rozwiązanie musi przynieść naszej organizacji. Dzisiaj firmy bardzo dużo inwestują w przygotowanie danych, w infrastrukturę do przetwarzania danych i w rozwiązania analityczne. Natomiast zdarza się tak, że gdzieś zatrzymają się w tej drodze, koncentrują się na aspektach technicznych, technologicznych, na aspektach analitycznych, a to jest jakby początek drogi. Trzeba pójść o krok dalej, trzeba wpleść te rozwiązania w zastosowania biznesowe, w systemy operacyjne, po to, żeby ta analityka miała realne przełożenie na decyzje biznesowe i na działania sprzedażowo-marketingowe. Najbardziej opracowane przez nas metodyki, które stosujemy na całym świecie, przeprowadziliśmy również badania w Polsce, po to, żeby zbadać, które z tych filarów są najistotniejsze na polskim rynku. Okazało się, że najistotniejszym wymiarem jest wymiar oczekiwań, który wpływa w 22% na tworzenie Net Promoter Score, czyli również Customer Experience. Kolejnym bardzo istotnym filarem, który odpowiada za 17% wpływu, jest time effort, czyli w jaki sposób rozwiązujemy problemy, które powstają już w procesie posprzedażowym, ale również na etapie pozyskiwania informacji o produkcie. Trzecim kluczowym filarem są oczekiwania. Tu jest bardzo istotne połączenie tworzonej komunikacji dotyczącej naszej marki z tym, na ile ona stanie być potem wypełniona w formie oczekiwań oferowanych w rzeczywistości klientowi. Projekt zakończył się sukcesem, stąd aktualna nagroda. A tę właśnie statuetkę dostaliśmy za rozpoczęcie wdrożenia projektu Data Governance z wykorzystaniem narzędzi Informatica, to jest Enterprise Data Catalog oraz Axon.